Ja pozwolę sobie troszeczkę chilloutować atmosferę. Porozmawiamy sobie, słuchajcie, o chmurkach. Kojarzycie temat prelekcji? Prawdopodobnie niektórzy. Będziemy mówić o chmurkach, ale nie o takich chmurkach, jakie tam ostatnio wisiały nad naszym krajem, jakby zwiększając ilość ludzi w pubach i wypitego piwa, powodując znaczną melancholię. Ale pogadamy sobie o chmurach, jakie ostatnio panoszą się wszędzie w świecie IT. Zauważyliście chyba, że teraz wszystko jest w chmurze. Absolutnie wszystko jest w cloudzie. Poczta w cloudzie. Dokumenty w cloudzie. Kontakty, kalendarze w cloudzie. Muzyka, filmy, zdjęcia w cloudzie. I tak naprawdę nie ma takiej rzeczy, której obecnie nie byłoby w cloudzie. Spokojnie, Steve Jobs jest już w cloudzie, więc nad tym popracuje. Myślisz, że raczej nie? Że wprost przeciwnie? Słuchajcie, czym jest ten cloud? Co to w ogóle jest? W ogóle wszędzie, absolutnie wszędzie to słowo się panoszy. I chciałbym, żebyśmy tutaj porozmawiali sobie o tym, co to jest cloud. Skąd się wziął, dokąd zmierza i przede wszystkim, jakie ma znaczenie dla nas, dla biznesu, dla świata IT. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale nie wiem, jak myślicie, strzelajcie, w którym roku narodziła się idea clouda? 74. Kto da co innego? Przyjmujemy licytację, wyzwanie. Kto jeszcze? Kto da więcej? 2003. Słuchajcie, wbrew pozorom, fundamenty pod ideę clouda położył Juliusz Cezar. Juliusz Cezar ze swoim słynnym, klasycznym dziel i rządź. Bo idea clouda, zwanego też klastrem wysokiej wydajności i wysokiej dostępności, zwanego również w niektórych kręgach gridem. Idea wiąże się z tym, żeby zarządzać jednością poprzez podział. Jakkolwiek by to nie brzmiało w tej chwili. Myślę, że wielki zdobywca Julek nie miał konkretnie na myśli tego, co architekci systemowi i sprzętowi, ale gdzieś jednak to się ze sobą zazębia, gdzieś to ze sobą klika i postaram się wyjaśnić, o co dokładnie mi chodzi. Słuchajcie, co leży... Oj, coś zepsułem. Co leży u podstaw ideologii clouda? Jakie trzy filary istnieją, na których wspiera się wdrożenie aplikacji w cloudzie, w klastrze? Oczywiście zawsze to jest szybciej, taniej i bezpieczniej. Czyli z góry wiadomo, jak to się skończy. Słuchajcie, zawsze podstawą każdego tego typu wdrożenia jest magiczne słowo o nazwie skalowalność. Teraz, żeby wyjaśnić dokładnie, na czym to polega. No, ja mam odrobinę problemy z wyrażaniem się w jasny i składny sposób, bo z wypowiedzi mojego kolegi to ja jestem ten ekspert i problem komunikacyjny dotyczy bezpośrednio mnie. A w ogóle to chciałem zdementować. Ja nie mówię, że prawdziwi twardziele backupów nie robią. Mówiłem tak w poprzedniej pracy. Obecnie mówię, że administratorzy dzielą się na takich, którzy albo robią backupy, albo będą robić. Ale wracając do sedna, słuchajcie, przyjechałem tutaj z bardzo specjalną koleżanką. Z koleżanką, która na imię ma Klaudyna, co czyni ją jeszcze bardziej specjalną w kontekście clouda, o którym będziemy mówić.
I Klaudyna obiecała, że pomoże mi zaprezentować ideę działania klastrów, klaudów, zależy jak to nazwiemy. Problem polega na tym, że Klaudyna jest delikatnie nieśmiała i tak prosiłbym was o lekkie, no, poskandowanie, lekkie brawa dla Klaudyny, żeby się tu mogła pojawić. Pomożecie mi? Klaudyna! A tu jest! Klaudyna! Słuchajcie, Klaudyna uwielbia sporty ekstremalne i stwierdziła, że ona pokaże wam na przykładzie tej dziwnej konstrukcji, jaka jest właśnie ideologia klastra. Wymyśliliśmy to sobie wspólnie tak, że ona zajmie się tą częścią analogiczną, taką teoretyczną, prezentacyjną. Ja natomiast zajmę się częścią fizyczną. Zrobimy sobie eksperyment, bo nie wiem jak wy, ale mnie zawsze w szkole drażniło, że na fizyce, chemii, biologii zawsze tam masa tej teorii, a w praktyce zero eksperymentów, zero jakichś ciekawostek. No i tak, no fizyka, no napięcie rośnie, opór maleje, trzeba na własną rękę testować. Na chemii mówimy o tych etanolach, no wszystko na własną rękę, a potem jakieś problemy. Na biologii na własną rękę. Więc stwierdziłem, że nie będę hipokrytą i po tym, jak Klaudyna przedstawi wam teorię budowy klastra, pokażę wam praktykę opartą na oprogramowaniu Oracle. Oracle Grid Infrastructure. Kiedyś była moda na grida, więc był 11G, teraz jest moda na clouda, nowy Oracle wyszedł 12C. Ale to było do przewidzenia, tutaj będziemy posługiwać się oprogramowaniem Oracle Grid Infrastructure 11G. Prawie darmowy soft. Moim hasłem Oracle w każdym polskim domu. Teraz Klaudyna opowie o tym, co tutaj zostało przygotowane. Nie? Wybaczcie, jest trochę nieśmiała, to zrobimy tak. Ona mi opowie to na ucho, a ja wam to przedstawię, może być? Aha. Aha. Co? Aha. Słuchajcie, sama tego chcę. Klaudyna na własnym przykładzie chce wam przedstawić na początek nieprawidłowe wdrożenie aplikacji w cloudzie. No bo przychodzi sobie sprzedawca i mówi, ile macie serwerów na swoją aplikację, na swojego ERP-a, na swojego CRM-a, na swoją aplikację HR-ową, ile tego macie? No mamy jeden serwer. A no to jak będziecie mieć dwa, to będzie chodzić dwa razy szybciej. A jak będziecie mieć trzy, to będzie chodzić trzy razy szybciej. No i najgorszy problem jest taki, że wszyscy w to wierzą, kupują, wdrażają, a potem jest... No właśnie, co jest potem? I potem wdrożenie wygląda mniej więcej w taki sposób. Klaudyna, wyobraźcie sobie, że Klaudyna jest aplikacją. Jest systemem, który ma zostać wdrożony w cloudzie. Natomiast każda z tych tyczek jest jeden z trzech serwerów. Jeden z trzech serwerów, na których aplikacja ma zostać wdrożona. Problem polega na tym, że wszędzie, gdzie jeżdżę, to naprawdę w bardzo dużym procencie wdrożenie wygląda mniej więcej tak. Wdrożone. Działa? No działa. Trzyma się?
No jakoś tam się trzyma. Wdrożenie poczynione, testy są, wszyscy są szczęśliwi. Potem migracja produkcyjna i co się dzieje? W trakcie migracji produkcyjnej nagle okazuje się, że jest obciążenie. Wygenerowaliśmy na testach niesamowitą liczbę użytkowników korzystających z aplikacji. Całych 4. Nagle wypuszczamy i o dziwo mamy klęskę u rodzaju. Pojawia się ich 5. Więc przykładamy produkcyjne obciążenie do aplikacji. Szału nie ma. Bardzo nas nie lubi. Nie, ona lubi takie małe hardkory. Spoko. Mamy to przećwiczone. Słuchajcie, i tak to wygląda, że no, niby wszystko działa, tak, dalej serwery stoją, ale jakby coś jest nie tak. No, ewidentnie można dostrzec, że coś jest nie tak. I na czym polega problem? Słuchajcie, problem polega tak naprawdę na tym, że nikt nie mówi przy sprzedaży takiego rozwiązania o tym, że wasza aplikacja musi być dostosowana do działania w cloudzie. Aplikacja musi posiadać odpowiednie sterowniki. Recover. W pozo? Trochę ci... Okay. Trochę jej głowa lata. No, no, naprawdę to lubi. Powiedz, że lubisz. Słuchajcie, aplikacja musi mieć odpowiednie sterowniki, musi być przygotowana do tego, żeby działać w klastrze. Aplikacja, co więcej, musi być świadoma tego, że działa w cloudzie albo w klastrze. Dlaczego? Żeby była odpowiednia komunikacja. Próbowaliście kiedyś zamówić po węgiersku coś? Igie, sigie, ostro, droszo, holo, Coca-Cola? No i wiadomo, że dwie butelki, tylko czego? No i to samo jest tutaj. Aplikacja musi wiedzieć o tym, że działa w klastrze. Musi być tego świadoma. Czyli musimy zaopatrzyć naszą aplikację w odpowiednie sterowniki. Uprzążka. Pozwolimy teraz Klaudynie powiesić sobie znowu, ale tym razem wyposażymy ją w odpowiedni sprzęt. Wdrożenie trochę trwa oczywiście, to nigdy nie jest tak prosto. Ja się... Nie patrzcie się tutaj. O. I słuchajcie, teraz, jeżeli aplikacja jest wyposażona w odpowiedni soft, jeżeli aplikacja ma odpowiedni sterownik, jeżeli będzie rozumiała komunikaty, które idą z klastra i się nie będzie to rozpinało, tak jak teraz, to możemy dokonać wdrożenia. Oj, przepraszam, źle podpięte sterowniki. Spokojnie, to nic zboczonego. Po prostu mi się strasznie łapy trzęsą, bo przyjechaliśmy wczoraj do Wrocławia i... Macie tu naprawdę dobre piwo. Kocham odwiedzać Spisz, naprawdę. O, no i powiedzcie, czy nie jest tak o wiele lepiej? Jak myślicie, kiedy Klaudynie było wygodniej? Teraz czy wtedy? Wtedy, nie? No jest, lepiej było. No i słuchajcie, co się dzieje teraz? Co się w tej chwili dzieje, kiedy dopnę obciążenie produkcyjne? To samo obciążenie produkcyjne dopięte do Klaudyny, która ma odpowiedni sterownik. No, trochę się dziewczyna skrzywiła.
Widać, że nie jest jej aż tak wygodnie jak bez obciążenia produkcyjnego. Ale umówmy się, serwery najlepiej działają, kiedy nie ma na nich aplikacji. Ale zdecydowanie wygodniej, tak? I zobaczcie, to jest aspekt wydajnościowy clouda. To jest aspekt wydajnościowy klastra. Aplikacja prawidłowo postawiona w klastrze przy produkcyjnym obciążeniu będzie równomiernie obciążała każdy z serwerów. Będzie w centrum, przykładając praktycznie jednakową siłę obciążenia do każdego serwera w klastrze. Ale aspekt wydajnościowy to nie wszystko. Drugim aspektem jest aspekt wysokiej dostępności. Załóżmy awarię. Widzieliście kiedyś bezawaryjny system? Do pierwszej awarii, co? Słuchajcie, załóżmy, że nastąpi problem z którymś z serwerów. Nie ma. Dwa pozostałe przejmują rolę. I znowu tyczki się troszeczkę nachyliły. Większe obciążenie jest przyłożone pomiędzy tymi dwoma serwerami, ale aplikacja nadal pracuje. Nadal działa, nie ma wywałki. Jeżeli dobrze nastąpiło wdrożenie, to nawet jeżeli nastąpi awaria ostatniego z serwerów, przedostatniego, bo ostatniego to i tak dupa, to zobaczcie, aplikacja nadal będzie działać. Wolno, bo wolno, to się będzie chybotało na wszystkie strony. Im większe obciążenie będę przykładał, tym bardziej się to będzie chybotało, ale naprawdę będzie działać, tylko musi zostać prawidłowo wdrożone. No, chyba że padnie ostatni serwer, no to szału nie ma, do pełnego i Salomon nie naleje. Brawa dla Klaudyny za poświęcenie! Dzięki, słońce. Klaudyna udaje się na zasłużony odpoczynek. Lubię ten dźwięk, słuchajcie, jest taki naprawdę... Nie, odłożę ten. No i korci te awarie. Słuchajcie, przejdźmy teraz do części praktycznej. Tutaj mam takiego mini clouda, takiego mini grida, mini klasterka. To jest serwer numer 1, to jest prawie serwer numer 2. To, co tutaj widzicie, to jest aktywność pierwszego i drugiego serwera pracującego w klastrze. W obecnej chwili te serwery są obciążone niewielką ilością 50 sesji produkcyjnych, które mniej więcej po połowie rozkładają się pomiędzy każdą z maszyn. Tutaj, jeżeli się przyjrzymy, zobaczymy na instancji pierwszej 25 sesji około, na instancji drugiej około 27 sesji. W miarę równomiernie się nam to tutaj układa. Widzimy? Wyłączenie jednego z serwerów pozwoli na faktyczne, fizyczne przejęcie obciążenia przez serwer drugi. Czyli tak naprawdę chciałbym wykonać coś, czego nie ma w większości prawdziwych wdrożeń, czyli faktycznych testów failoveru. Żeby zasymulować wyłączenie tego, uśpimy sobie tego laptopa. Jedna z instancji, prawdopodobnie ta, powinna się złożyć. Jak na złość, ale działa. Nadal działa. Thank you.
jeszcze zostało przy życiu? Ten drugi teraz. A może papiery wyciągnij? Maka załaz. Jednego już załatwiłem. Obiecałem sobie jeden mak. Maki są mniej wytrzymałe. Ja ci pomogę. Spokojnie. Istnieje coś takiego, jak opóźnienie sprzętu monitorującego. Dlatego administrator nie zawsze od razu wykryje awarię. Jaka jest konkluzja z naszych doświadczeń? Jeżeli coś mamy robić, róbmy to odpowiednimi narzędziami. Dbajmy o ich jakość. I zobaczcie, z 50 sesji utrzymało się tylko 40. Polecam przeprowadzanie testów produkcyjnych. Polecam, Kamil Stawiarski.